Wczoraj w nocy dowiedzieliśmy się o nagłej śmierci 37-letniego Bezczela. Ta informacja wstrząsnęła całą rapową polską sceną. Step Records na swoich socjalach napisali tak: drodzy, na prośbę rodziny Bezczela chcemy zdementować wszelkie nieprawdziwe informacje pojawiające się w mediach w związku z jego śmiercią. Przyczyną zgonu Michała było prawdopodobnie zatrzymanie akcji serca. Straciliśmy nie tylko świetnego rapera, ale przede wszystkim dobrego, serdecznego kolegę, z którym wszyscy mamy moc wspaniałych wspomnień. Prosimy o uszanowanie żałoby najbliższego zmarłego i nieszerzenie nieprawdziwych teorii związanych z jego odejściem. Na zawsze w naszych sercach Michał, z poważaniem Step Records. Zmarłemu raperowi szacunek oddali m.in. oczywiście Step Records, Paluch, SBM, Żabson czy Szpaku. Oczywiście było ich dużo więcej, ale nie sposób każdego wymienić. Ostatni wymieniony miał całkiem niedawno bardzo burzliwy konflikt. Z wersów z ostatniej płyty Szpaka możemy się dowiedzieć, że chłopaki zdążyli się pogodzić. Szpaku przez szacunek do całej sytuacji zdecydował się usunąć swoje disy w stronę Bezczela. Ten ruch spotkał się z bardzo pozytywną reakcją ludzi i myślę, że postąpił tak jak powinien. Peja za pośrednictwem swojego Instagrama odpowiedział na ostatnie słowo BDOS-a, które podczas swojego koncertu powiedział, że on i Filipek nie są jak Tede i Peja i powinni się pogodzić. Bo jesteśmy tutaj, żeby się bawić, ale chciałem powiedzieć tylko jedno. Napisałem do Filipka, żebyśmy dali lepszy przykład, że nie jesteśmy Peja i Tede, żebyśmy się spotkali i to wyjaśnili. Nie chodzi mi o solówę. Przeczytaj to proszę uważnie. Moim zdaniem jesteś daleki od tego, by w jakikolwiek sposób świecić przykładem na wielu płaszczyznach, a tak zwana popularność w żadnym razie przede wszystkim ciebie nie uchroni i wszystkiego za ciebie nie załatwi. W moim krótkim życiu nauczyłem się ponosić konsekwencje własnych czynów. Swoją prywatę czy biznes proszę załatwiaj we własnym zakresie i nie wycieraj sobie publicznie ryja moją ksywą. Nigdy nie będziesz jak ja, czego byś nie zrobił. Zmączaj, bo na dojrzałość jeszcze za wcześnie. Z uwagi na własną dojrzałość sile się na dyplomację, wywołany publicznie do tablicy. Potraktuj to jako cenną radę i zastanów się nad sobą. BDOS odpowiedział na to story, jednak jego odpowiedź spotkała się z dość dużą krytyką. Nie jestem jednym z tych młodych raperów, którzy mają wyjebane w weteranów. Nigdy nie wytarłem sobie ryja twoim ksywą i jestem od tego daleki. Nigdy nie powiedziałem nic złego na twój temat. Użyłem kwestii waszego beefu z Tede jako przykładu niekończącego się konfliktu. Jestem jedną z wielu osób, która chciałaby zobaczyć, jak ten konflikt się kończy. Jak dochodzicie do porozumienia, uważam, że to pokazałoby mojemu pokoleniu, że można dojść do porozumienia inaczej niż nienawiścią. Wokół BDOS-a robi się naprawdę gorąco w ostatnim czasie i myślę, że najbardziej stracił on w oczach ludzi, którzy byli do niego nastawieni neutralnie. Peja i wielu raperów, którzy zabrali głos w tej sprawie, przyczyniają się do tego, że Bedi traci szacunek u coraz większej ilości słuchaczy. BDOS jakoś dzień po tej aferze, jaka wybuchła, grał koncert i po jego zakończeniu powiedział, że spotkał się z ludźmi Guziora, a ci powiedzieli, że nie ma między nimi żadnej złej krwi. Instastory Guziora jednak mówi chyba co innego, bo od razu po tym jak BDOS to powiedział, Guzior na story wstawił ponownie klauna z pięścią, co to oznacza, chyba nikt nie wie. Nie wiem czy Bedi trochę spokorniał, czy zobaczył, że swoim zachowaniem trochę utracił na wizerunku, ale ostatnio powiedział, że jednak chciałby się pogodzić z Filipkiem. Ciekawą rzeczą jest to, że w Giżycku ponoć nie chciał. Jestem ciekawy jak to się rozwinie, ale po tym wszystkim zobaczyć nutę Guziora, Bediego i Filipka razem to chyba byłoby za mocne na naszą scenę. Oliwka Brazylii ostatnio wypuściła kolejną nutę. Swoją kontrowersją wokół siebie spowodowała, że w bardzo krótkim czasie wbiła się dość wysoko, jak na to, że pojawiła się znikąd. No też nie oszukujmy się, ale w Polsce za dużej konkurencji u raperek to nie ma, a styl, który ma u nas jest dość unikalny. Oliwka ze swoim numerem Big Mami wbiła się na europejską playlistę raperek. Od dłuższego czasu znajdzie się tam chociażby Young Leosia. Może komuś muzyka obu tych pań nie pasować, ale uważam, że bardzo fajnie, że obie zaczynają się powoli przebijać, bo to znaczy, że nasza scena cały czas idzie do przodu i w końcu przychodzi coraz więcej kobiet nawijać. Matczak znowu zamiata. Ostatnio poinformował, że do młodego Matczaka będzie dodawana epka 100 dni po maturze. Wygląda to tak, że ci co preorder zamówili wcześniej mieli dostać tę epkę, oczywiście o niej nie wiedzieć. Oprócz tego Mata dał dodatkowy nakład 10 000 preorderów właśnie ze 100 dni po maturze. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. 10 000 płyt sprzedało się w 3 dni, co mi się wydaje, że szykuje się na najmocniejszy debiut płyt w ogóle w historii polskiej muzyki. Nakład na pewno był ogromny, płyta była platynowa już miesiąc temu. Jak na to się patrzy, to się nie dowierzę, że ktoś z rapu jest w stanie coś takiego zrobić w Polsce. Dodatkowo właśnie wyprzedaje się 5. pula biletów na jego koncert na Bemowie. Ja nie chcę nic mówić, ale na koncercie Jacksona właśnie na Bemowie było 110 000 ludzi. Raczej na tyle osób koncertu nie przewidzieli, dlatego wyprzedaje się ta właśnie 5. pula. Jedno jest pewne, będzie to na pewno legendarny koncert, a mi się w ogóle wydaje, że przez długi czas, o ile już nie na zawsze, będzie to największy polski rapowy koncert w historii. Dzięki za oglądanie tego filmu. Co myślicie o akcji Guzior, Filipek, BDOS? Piszcie w komentarzach. Dzięki i do następnego. Siema.